W XIX wieku, zwłaszcza w drugiej jego połowie, powierzchnia ludów, nastąpiły znaczące zmiany w kwestii roli społeczeństwa oraz jaką rolę odgrywały poszczególne grupy społeczne i jakie miały poglądy. Rozwój przemysłu przyczynił się do powstania społeczeństwa industrialnego, czyli przemysłowego lub nowoczesnego. Liczne rewolucje sprawiły, że władza króla, jako absolutna, została zakwestionowana, a mieszkańcy uważali siebie za tych, którzy mają prawo decydować o sprawach państwowych. Dlatego dawnych poddanych nazywa się teraz obywatelami. Wystąpienia i bunty obywateli doprowadziły do demokratyzacji życia politycznego. To znaczy, że ograniczono władzę króla na rzecz parlamentu i sądów, a mówiąc inaczej, wprowadzono trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Większość państw europejskich i tak nadal było monarchiami, ale parlamentarnymi, jak na przykład Wielka Brytania, gdzie najsilniejszą pozycję miał parlament, składający się z dwóch izb – Izby Gmin i Izby Lordów. W niektórych państwach obywatele zrezygnowali z monarchii i ustanawiali system republikański. Tutaj na czele kraju stoi prezydent, wybierany w wyborach powszechnych przez wszystkich mężczyzn. Tak było na przykład we Francji od 1871 roku, kiedy ostatecznie zrezygnowano z monarchii. W XIX wieku wielką rolę w społeczeństwie odgrywała klasa robotnicza, która tworzyła wszelakiego rodzaju związki zawodowe. Te z kolei przekształciły się w partie polityczne, mające reprezentować robotników w parlamencie. Według Karola Marksa świat kapitalistów miał upaść w wyniku międzynarodowej rewolucji proletariackiej. Po niej miało dojść do zniesienia klas społecznych oraz własności prywatnej. Robotnikom chodziło zwłaszcza o fabryki. Rewolucja proletariacka miała obalić rządzących kapitalistów, których mieli zastąpić robotnicy. Socjaliści, czyli zwolennicy Marksa, uważali, że wspólnie należy walczyć o swoje prawa. Dlatego w Londynie powołano Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników, czyli Międzynarodówkę. Jednak planu nie zrealizowano z powodu wewnętrznych podziałów, a Międzynarodówka została rozwiązana. Ten podział robotników wynikał głównie ze względu na cel działań. Jedni, reformiści, uważali rewolucję za niepotrzebną. Ich celem stało się uzyskanie przez robotników praw wyborczych i wejście ich reprezentantów do parlamentu, gdzie mogliby przeprowadzić reformy, takie jak skrócenie dnia pracy i zakaz zatrudniania dzieci. Reformiści stworzyli ruch nazywany socjaldemokracją. Ale była też druga grupa robotników, przedstawiająca bardziej lewicowe i radykalne poglądy. Byli to komuniści, zwolennicy rewolucji proletariackiej opisanej wcześniej. W XIX wieku rozpowszechnił się także inny ruch – anarchizm. Anarchiści uznawali państwo za największe zagrożenie, które ogranicza ludzką wolność, dlatego chcieli je zlikwidować. Wtedy zapanowałaby anarchia, czyli taka forma, w której nikt nie sprawuje władzy. Anarchiści, aby zrealizować swój cel, stosowali tzw. terror indywidualny, czyli organizowali zamachy na przywódców państw. Innym ruchem społeczno-politycznym była chrześcijańska demokracja, nazywana w skrócie chadecją. Opierała się głównie na nauce Kościoła, który zreformował papież Leon XIII. Wydał on encyklikę Rerum Novarum, która była jakby programem poglądów chadetów. Odrzucali oni postawy liberalizmu i socjalizmu, walkę klas czy wyzysk robotników przez kapitalizm. Natomiast wierzyli w solidaryzm społeczny, który polegał na współdziałaniu ze sobą wszystkich klas społecznych. Propagowano także poszanowanie godności człowieka. Zjednoczenie Włoch i Niemiec dało rozwój kolejnemu ruchowi politycznemu, jakim był nacjonalizm. Nacjonaliści uważali, że poszczególne narody powinny utworzyć własne państwa. To znaczy, że Polskę mieli zamieszkiwać jedynie Polacy. Z jednej strony był to niebezpieczny ruch, którego skrajni działacze chcieli siłą pozbyć się z kraju mniejszości narodowych i etnicznych. Są to szowiniści, którzy są przekonani o wyższości swojego narodu. W szczególności panowała niechęć do Żydów. Tak powstał syjonizm, żydowski nacjonalizm, który zakładał, aby Żydzi powinni dążyć do stworzenia własnego państwa w Palestynie. Ważna była także rola kobiet, która się zwiększała. Emancypacja polegała na tym, że kobiety zaczęły domagać się swoich praw, chciały wykonywać takie zawody jak mężczyźni, nie musząc zajmować się pracami domowymi oraz uzyskać wyższe wykształcenie. Tak więc zwolenniczki równouprawnienia nazywano emancypantkami, a kobiety, które walczyły o uzyskanie praw wyborczych, sufrażystkami. Zdobycie tych ostatnich praw było najtrudniejsze,
Na przykład w Polsce kobiety prawo do głosowania uzyskały w 1918 roku, a w Szwajcarii dopiero w latach 70. XX wieku.